Republika po południu, Marcin Bąk. Witam Państwa i witam pierwszego z naszych gości. Tym gościem jest pan profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana redaktora, witam telewizor Telewizji Republika. No i domyśla się pan na pewno, że pytania, które będę do pana kierował w imieniu naszych widzów, będą w znacznej mierze dotyczyły polityki międzynarodowej, spraw wokół Ukrainy, wokół konfliktu, napaści Rosji na Ukrainę. Chciałbym zacząć nie od spraw czysto militarnych, bo tutaj mniej więcej mamy pewien obraz sytuacji w ciągu ostatnich dni wyklarował się, ale zacząć z panem rozmowę od działań dyplomacji, ustaleń, tego, co się wyłania z tych doniesień medialnych, które do nas docierają. Jak by pan ocenił te wyniki rozmów, to co oczywiście wiemy z oficjalnych informacji, czy pokój albo przynajmniej zawieszenie broni trochę się do nas przybliżyło? Czy górą w tej walce jest Rosja, czy jednak Ukraina? I Ukraina wyjdzie jakoś, mimo że ze strasznymi stratami, to jednak obronną ręką z tego całego starcia? Myślę, że bardzo trudne pytanie i bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na którekolwiek z tych pytań. Najważniejsze jest oczywiście to, o ewentualny rozejm czy przerwanie tych działań, które w tej chwili Rosja prowadzi wobec państwa ukraińskiego, przerwanie tych zbrodni wojennych, które Rosja tam popełnia. Te rozmowy w moim przekonaniu prędko do tego efektu nie doprowadzą. Nie wydaje się, żeby strony w jakiś znaczący sposób się zbliżyły, ale też nie wydaje mi się, aby nawet to, co Rosjanie po ostatnich rozmowach komunikowali, że zrobią, aby było podparte, jakby to powiedzieć, dobrymi intencjami. Mam wrażenie, że oni, Rosjanie, po prostu zadeklarowali podjęcie pewnych działań, ale robią to tak, żeby umożliwić sobie dobry punkt startu do kolejnych działań ofensywnych. Z tych wypowiedzi, które docierają do nas za pośrednictwem mediów, można próbować jednak stworzyć sobie jakiś obraz faktycznej pozycji negocjacyjnej obu stron, czyli Rosji bądź Ukrainy. Ja słuchałem taką dużą rozmowę przeprowadzoną przez Łukasza Jankowskiego w Radiu Z, przepraszam, w Radiu Wnet z doktorem Szewko. No i doktor Szewko wydestylował z tych rozmów, z tych komunikatów po negocjacjach taki dość pesymistyczny obraz dla Ukrainy. Wręcz sformułował to, że Ukraina jest bliska poddania się. Czy pan potwierdza bądź zaprzecza takiej właśnie ocenie sytuacji Ukrainy na podstawie tych przecieków czy oficjalnych komunikatów płynących z negocjacji? Nie mamy żadnych informacji jako polska dyplomacja wskazujących na tego rodzaju scenariusz, na możliwość realizacji tego rodzaju scenariusza, więc w tym zakresie trudno spekulować. Walka trwa, Ukraina nie jest na razie tą stroną w sposób wyraźny przegrywającą. To Rosjanie zostali zaskoczeni skalą, wielkością i twardością przede wszystkim oporu ze strony Ukraińców, więc to oni w tej chwili zmieniają swoją taktykę w tym konflikcie i to do nich należy ruch, że w sensie tym militarnym oczywiście. Pytanie, co ten wykonany przez nich w tym zakresie ruch, czyli inaczej mówiąc zmiana taktyki, spowoduje dla przebiegu samej wojny w kolejnych tygodniach. Rosjanie wkraczali tam przygotowani na pewien scenariusz, to znaczy, że będą witani z radością. Okazuje się, że nie są, że muszą toczyć ciężkie walki, więc mam wrażenie, że także te rozmowy mają im umożliwić zmianę taktyki na taką, która będzie realną do tego oporu, który jest. Nie podejmuje się powiedzieć, jaka to będzie taktyka, bo to jest oczywiście kwestia ich oceny, ale wydaje mi się, że taki jest po stronie rosyjskiej cel tych rozmów.
No i jedną z możliwych taktyk przyjętych przez Rosję, i o tym też wielu ekspertów zaczyna mówić, jest wojna na wyniszczenie. I tu znów mamy takie trochę sprzeczne opinie, sprzeczne oceny całej tej sytuacji, bo z jednej strony, jeżeli postawi się, no nawet optycznie, mapę porówna ogromnej Rosji z małą Ukrainą, a jeszcze do tego zestawi liczby ludności, zasobów finansowych, zasobów energetycznych, samego wojska, tak, zmobilizowanego przez obie strony, ilość czołgów, ilość samolotów, no to dochodzi się do prostego wniosku, że taka wojna na wyniszczenie musi prędzej czy później przynieść sukces Rosji, bo ona ma tych zasobów po prostu więcej. Natomiast pojawiają się też głosy mówiące, że niekoniecznie, że Rosja owszem jest wielkim krajem, ale zarazem bardzo ciężko sterownym, bardzo niewydolnym, że ten prawie milion żołnierzy owszem istnieje, ale jest rozrzucony po obszarach, które dzielą tysiące kilometrów, a przerzucenie brygady pancernej o 10 tysięcy kilometrów to jest bardzo kosztowna i skomplikowana operacja. A Ukraińcy są u siebie, bronią się, ponoszą straty, ale są u siebie. Więc jak to może być? Czy ten wariant wojny na wyniszczenie rzeczywiście może Rosję doprowadzić do jakichś oczekiwanych pozytywnych skutków? To wojna na wyniszczenie ma jeszcze inny wymiar. Wyniszczenie przez Rosję infrastruktury na Ukrainie. Czyli inaczej mówiąc, nie tylko infrastruktury takiej technicznej, czy drogowej, czy kolejowej, czy energetycznej, ale przede wszystkim infrastruktury mieszkalnej. I to jest ten element, który Rosja, wydaje się, zaczęła od bodajże 2 tygodni na szeroką skalę stosować, to znaczy niszczenie wszystkiego tego, co umożliwia funkcjonowanie ludzi na terenach objętych walkami. Specjalnie mówię tak szeroko, bo ten zakres bombardowań też jest szeroki, od zwykłych mieszkań czy budynków urzędów po szkoły czy szpitale. No, wszystko, co można, jest przez Rosjan bombardowane i myślę, nastawione jest tego rodzaju działanie na to, żeby prędzej czy później sami mieszkańcy Ukrainy doszli do wniosku, że no, tak się nie da funkcjonować, że trzeba jakoś się z tą Rosją porozumieć, i zaczynali wywierać wpływ na władzę, żeby do tego doszło, a z drugiej strony, żeby się odwrócili od tych, którzy bronią ukraińskich miast pod hasłem, jeżeli was tu nie będzie albo nie będziecie nas bronili i się poddamy, to nie będzie tych właśnie zniszczeń. Natomiast zwracam też uwagę na inny aspekt. To, o czym pan powiedział, z jednej strony rzeczywiście Rosja ma ogromny potencjał militarny, ale z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, Władimir Putin obiecał swoim obywatelom, że nie będzie wysyłał na Ukrainę poborowych, co automatycznie zmniejsza możliwości wysyłania nowych żołnierzy na Ukrainę. I myślę, że tego będzie chciał dotrzymać, bo dla społeczeństwa rosyjskiego od razu pojawiają się wspomnienia z wojny w Afganistanie. Tam, gdzie ci poborowi trafiali hurtowo, hurtowo wracali w trumnę. Więc tego społeczeństwo rosyjskie nie wytrzyma, choćby w tej chwili było jak najbardziej popierającym swojego przywódcę, jak jest w tej chwili. Tak? Bo jeżeli 80% w tej chwili mniej więcej w różnych konfiguracjach pytań popiera politykę Władimira Putina i jego samego, no to jest to co najmniej dziwne, a dla mnie osobiście przypominające czasy III Rzeszy, gdzie Hitler też miał takie poparcie. Nie tylko Władimir Putin działa jak Hitler, ale też społeczeństwo rosyjskie zachowuje się tak jak społeczeństwo niemieckie wspierające Hitlera w czasie, gdy on popełniał zbrodnie. Natomiast jest jeszcze drugi element i w konsekwencji też Rosja zaczyna wykorzystywać do inwazji na Ukrainę kolejne siły ściągane z różnych zakątków. Tam, gdzie Rosja pełniła różnego rodzaju funkcje, nazwijmy to w jej mniemaniu pokojową, a tak naprawdę służącą utrzymaniu wpływów Rosji. No, przykładem jest oczywiście Azerbejdżan, czy to pogranicze azersko-ormiańskie, ale też mamy informację, że wycofana została przynajmniej część wojsk z Osetii Południowej. To wszystko wskazuje na to, że Rosja nie ma tak wielkich zasobów liczbowych, jeżeli chodzi o żołnierzy, jakby to wynikało ze statystyk.
Zastanówmy się teraz nad jakimś scenariuszem, który może się rozwinąć w najbliższych tygodniach bądź miesiącach. Tutaj podaje się datę 9 dzień maja. To jest dla Rosjan bardzo ważna data, dzień zwycięstwa nad faszyzmem. Wielkie święto państwowe. Było w Związku Radzieckim, jest w Rosji, to jest jeden z takich filarów państwowych. Tak? No, byliśmy wprawdzie państwem komunistycznym, ale zwyciężyliśmy faszyzm. Tak? Do dzisiaj jest to podtrzymywane, taki powód do istnienia Wielkiej Rosji. Pokonaliśmy faszyzm. Wielu analityków twierdzi, że między innymi z przyczyn propagandowych ta wojna powinna się w jakiś sposób zakończyć przed 9 maja, żeby można było tą paradę zwycięstwa w Moskwie odbyć spokojnie. No i załóżmy, że Rosja wymusi na Ukrainie jakieś ustępstwa, wymusi coś, co będzie mogła ogłosić jako zwycięstwo u siebie, na wewnętrzne potrzeby. I teraz, jak ułożyłyby się relacje na arenie międzynarodowej z Rosją, z Putinem, o którym pan wspominał, porównując go do Hitlera, i to jest porównanie bardzo często występujące, panie profesorze, jakie byłoby funkcjonowanie w następnych, po 9 maja, oczywiście tu hipotetycznie tą datę przedstawiam, jakie byłoby funkcjonowanie Rosji i Władimira Putina w relacjach międzynarodowych z innymi państwami, z organizacjami międzynarodowymi? Przede wszystkim nie wierzę, żeby się to zakończyło do 9 maja. Ukraińcy z kolei z tych właśnie względów, o których pan powiedział, zrobią wszystko, żeby to się nie zakończyło do 9 maja. Nie ma w tej chwili nic, co by wskazywało na jakiś przełom, który miałby do tego doprowadzić. Ale gdyby jednak się tak zdarzyło, niezależnie od tego zresztą, czy 9 maja, czy kiedy, to oczywiście po stronie tak zwanego Zachodu pojawi się pokusa chęci porozumiewania się czy rozmawiania z Władimirem Putinem, ale cały czas jest prowadzone śledztwo, zbierane są dowody w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan na Ukrainie. I nie da się powiedzieć, tak jak to mówili dygnitarze III Rzeszy na procesie norymberskim, że oni tylko wykonywali rozkazy albo że oni byli tylko wykonawcami polityki Hitlera. Tutaj Putin będzie musiał w ten czy inny sposób za to odpowiedzieć. Ale też ci, którzy jemu podlegają na różnych stopniach, od szeregowych po generałów. Ta skala zbrodni popełnianych na Ukrainie jest tak duża, że tych oskarżonych też będzie dużo. I nie będzie możliwe funkcjonowanie, przynajmniej nie powinno być możliwe funkcjonowanie normalne Rosji w obrocie międzynarodowym, dopóki tych zbrodniarzy nie wyda w ręce międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy to będzie Władimir Putin, czy to będzie zwykły szeregowy. Taką praktykę zastosował Zachód wobec zbrodniarzy serbskich, wobec Republiki Serbskiej, wobec państwa serbskiego i powinien być konsekwentny i taką samą politykę stosować wobec Rosji. Jest możliwa współpraca z jednym i drugim państwem pod warunkiem, że wyda w ręce Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości osoby, które są oskarżone o popełnianie zbrodni wojennych. No to się w chwili obecnej... Jeżeli tego nie zrobi, no to traci sens samo pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości czy zbrodni wojennych w prawie międzynarodowym, jeżeli nie jest możliwe egzekwowanie ich ściganie. No i tutaj sceptycy od razu przytoczą przykład Chin. Na terenie Chińskiej Republiki Ludowej istnieją obozy, co do których możemy z całą pewnością powiedzieć, że są to po prostu obozy koncentracyjne. Istnieją działania, i to od lat, które noszą znamiona czystek etnicznych na terenie Tybetu wobec Ujgurów, że są to działania no, ocierające się nawet o ludobójstwo, że istnieje coś takiego jak wykorzystywanie pracy przymusowej czy wręcz niewolniczej i wiele, wiele innych działań, które w naszej części świata, w naszej cywilizacji uznawane są za przestępstwa i to przestępstwa masowe, o charakterze masowym, państwowym. A wszyscy z Chinami prowadzą doskonałe relacje dyplomatyczne i przede wszystkim handlowe. Tak? Każdy raczej chce handlować z Chinami, a nie próbować pociągnąć kogoś do odpowiedzialności z przywódca komunistycznej partii Chin. Więc czy tutaj ten kontrprzykład chiński wobec pańskich słów, panie profesorze, no, nie jest takim no, jednak pesymistycznym spojrzeniem na przyszłość? Przede wszystkim Chiny to nie Rosja. Rosja nie jest tak
tak pożądanym partnerem gospodarczym jak Chińska Republika Ludowa. Po drugie, to o czym pan powiedział, to w większości przestępstwa nie mieszczące się w pojęciu zbrodni przeciwko ludzkości, a tym bardziej zbrodni wojennych, a mówimy w przypadku Rosji wyłącznie o tych działaniach. I po trzecie wreszcie, postępowanie w sprawie tych zbrodni rosyjskich już jest przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego prowadzone. Zbierane są także u nas dowody na ten temat. Więc nie wyobrażam sobie, żeby w tej sytuacji to mogło się inaczej zakończyć niż wskazaniem osób konkretnie odpowiedzialnych, wydaniem nakazów aresztowania za konkretne, myślę, że nawet setki być może osób popełniających na różnych szczeblach dowodzenia te zbrodnie wojenne, bo to nie chodzi tylko o to, kto zrzucił bombę, ale też kto wydał nakaz zrzucenia bomby na szpital. I na różnych stopniach dowodzenia te decyzje są podejmowane i każda z tych osób musi się w tej chwili liczyć z tym, że będzie ścigana za zbrodnie wojenne, będzie nie tylko wystawiony za nią międzynarodowy nakaz aresztowania, ale też jeżeli gdziekolwiek się pojawi poza Federacją Rosyjską, to po prostu zostanie aresztowana i postawiona przed sądem międzynarodowym. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i nikt nie będzie z tym dyskutował i to nikt nie będzie nawet tego używał, nie pozwoli na to, żeby Rosja używała tego jako argumentu w relacjach dwustronnych, bo sprawy w tym formalnym wymiarze po prostu zaszły już za daleko. No to są sprawy, o których teraz mówimy, jakiejś przyszłości, nieco dalszej, na pewno najbliższą przyszłością jest kwestia zakończenia działań wojennych. Pan profesor twierdzi, że na pewno nie skończy się to przed 9 maja. Jak będzie, czas pokaże. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A my wracamy z kolejnymi rozmowami, komentarzami i informacjami po krótkiej przerwie.